Cześć wszystkim. Ostatnio na moim kanale była recenzja Citizena Tsuyosy w wersji żółtej. Dziś doszedł do mnie Tsuyosa w wersji zielonej, który według niektórych jest najładniejszą wersją wydanej Tsuyosy. A więc co dostajemy? Pudełko, kartonik, papiery, dwuletnia gwarancja, dokument zakupu, no i nasz zegarek, czyli to, co interesuje nas najbardziej. O. Mam nadzieję, że tym razem jakość wideo oraz stabilizacja obrazu będzie lepsza niż ostatnim razem, więc śmiało możemy zaczynać. A więc Citizen NJ01508-81X. Czyli oznacza to nasz wariant zielony. Piękna butelkowa zieleń. Klasyczna koperta, również jeszcze nowy, nieodpakowany, także widać doskonale, jak to wygląda. A więc chwilę o specyfikacji technicznej. 40 mm koperta, 11,7 grubość, datownik, tylko dwie wskazówki, na tarczy logo Citizen oraz informacja, że jest to wersja automatyczna, gdzie w środku siedzi u nas Miota 8210 z 40-godzinną rezerwą chodu i na 21 kamieniach. Z tyłu przeszklony dekiel. Informacja, iż jest to numer zegarka, sapphire glass, czyli szafirowe szkło z tyłu, szafirowe szkło z przodu. Już się porysowało od moich paluchów. Wodoszczelność na poziomie 5 bar. Japan Movement. O, wodoszczelność na poziomie 5 bar. I tak to się prezentuje. Założony dosłownie chwilę na rękę, aby wam pokazać, jak to wygląda. A więc zapięcie standard motylkowe, logo Citizen na zapięciu, dwa przyciski otwierające, bransoleta z mikroregulacją, więc bez potrzeby wyjmowania dodatkowych oczek możemy ją trochę ściaśnić lub poluźnić. Bransoleta w stylu prezydent, widoczna różnica. W środku jest błyszcząca, na zewnątrz jest polerowana. No, tarcza, jak już wspominałem, ładna butelkowa zieleń z małą lubką daty. No i co jeszcze warto wspomnieć, tarcza jest szczotkowana, więc bardzo fajnie to wygląda, to jest jedno. A drugie, nie trzeba będzie się martwić o to, iż szybko nam się porysuje, ponieważ szczotkowana stal jest trudna do zarysowania, nie widać na niej żadnych rys. Jeszcze krótka informacja do samego zegarka, ponieważ jest to wersja na rok 2023, a więc jest to dotłoczona wersja, nie jest to pierwsza wersja Citizena. Zegarek jest również wyprzedany, trudno go dostać. Dostępny był najpierw na styczeń, później data premiery była przełożona na luty lub marzec, więc kto zamówił na dniach, powinien go dostać. Jako ciekawostka, Citizen dodał do swoich zegarków stop sekundę, a więc koronka nadal jest mała, strasznie niewygodna. Pierwsze wyciągnięcie, przestawiamy datę, drugie wyciągnięcie, ustawiamy godzinę i jak wspomniałem, jak widać, sekunda się nie porusza, jest na stop sekunda, a więc bardzo, bardzo fajny bajer do zegarka, przydatny. Bardzo, bardzo fajna opcja ze strony Citizena. Także jeśli ktoś nie wie, z którego roku jest jego zegarek, wystarczy sprawdzić po stop sekundzie i będzie można to po prostu łatwo sprawdzić. Stare wersje nie miały stop sekundy, nowe już ją dostały. Jeśli ktoś potrzebuje więcej informacji o samym zegarku, zapraszam na mój kanał. Jest również zrobiona recenzja Tsuyosy z zeszłego roku w wersji żółtej. Tam jest więcej informacji, jest trochę dłuższy filmik, tutaj nie chcę przeciągać, ponieważ uważam, że wszystko jest powiedziane. Tarcza prezentuje się świetnie, zegarek jest pokazany, jak to wygląda.
Więcej szczegółów tutaj nie ma co omawiać, ponieważ ich po prostu nie ma. I w każdym bądź razie, jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zostawienia lajka, komentarza i dajcie znać, co sądzicie o Citizenie Tsuyoshi.